Jak leci. Jak leci do wody. Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku. Z tej strony Lukas Fishing. Jest piątek weekendu, początek, godzina 14:30. I oczywiście bez żadnego zastanowienia postanowiłem wyruszyć oczywiście nad Odrę. Zasiądziemy, kochani, dzisiaj sobie na 3-4 godzinki, na spokojnie powędkujemy, zobaczymy, czy jakakolwiek ryba jest aktywna, czy jakakolwiek ryba się dzisiaj zamelduje i czy jakakolwiek ryba będzie miała ochotę wystąpić u Lukasa Fishing w kamerze. Także zostańcie ze mną, zapraszam was wszystkich do oglądania. Zdradzę wam tylko tyle, że kolega stanowisko obok już dał znać. Mówi, że złapał rekordową swoją płotkę, także podejdziemy tam, zobaczymy, co kolega dzisiaj ciekawego już wydubał. Ja natomiast jestem już przyszykowany, mam zanęcone stanowisko wędkarskie gotowe. Możemy zaczynać, możemy działać. Jestem pełen optymizmu, nadziei, humoru. Nie poddaję się, jest grudzień, lecimy, nie poddajemy się, bo lubię to, co robię. Także zapraszam wszystkich, zaczynamy. Mam nadzieję, że wam będzie się podobało, bo będzie chyba dość ciekawy. Dziś oczywiście, jak zwykle, korzystamy z zanęty firmy Sensas Club 3000 Rivier, tak zwana typowa zanęta rzeczna, klasyczna, pod białą rybę. Do tego mamy oczywiście pinkę białego kastera. Tutaj mamy ochotkę haczykową. Kule wcześniej były już przyszykowane w ilości chyba 16 sztuk. Także jak widzicie, 12 poleciało. Zaczynamy. Naciskają rybami do wody. To powiem wam tak, ryby też trzeba szanować. I wpuszczyć delikatnie. O, zobaczcie, jak pięknie poszło. Moja największa płoć. Gratuluję. Dziękuję. Jaja, jak cholera, nie zdążyłem rozłożyć nawet statywu, ani stanowiska. Wróciłem na czerwonego robaka i kochani, nie wiem co to jest, ale fajnie walczy. Teraz zobaczymy co to jest. Wow. Jakiś fajniejszy leszcz. Wow, ale pyk, kochani. Pierwsza ryba dzisiaj, szok. Pierwsza ryba, leszcz 49 cm, wraca do wody. Ślicznie się zaczyna piątek. Lecimy dalej. Pięknie, ale nie spodziewałem się takiej malizny dzisiaj. Pięknie się tak zaczęło i co? Nic. I tak jest fajnie. Piękna pogoda.
można wędkować. Jest kolejny, ale silny. Puszczałem go do wody. 17 godzina. Księżyc na niebie. Słońce zaszło. No i taki sztuczek wjechał. Drodzy koledzy, koleżanki, jest już po zachodzie słońca i za chwilę zrobi się ciemno. Do godziny będziemy się pakować i zmykać do domu, kończyć dzisiejszą zasiadkę wędkarską, która przyniosła mi dużo satysfakcji, ponieważ było niesamowicie słonecznie, ciepło, aczkolwiek ta ryba nie współpracowała tak, jakbym sobie tego wymarzył. Pierwsze branie, super, torpeda, ekstra leszcz, wjechał, podkręciłem się, mówię, będzie zaraz fajnie, może coś dzisiaj ekstra powędkujemy. Okazało się jednak inaczej. Wszystko ucichło i musiałem wyczekiwać dość długo tej ryby. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, to był ostatni odcinek w tym roku z tego miejsca. Ponieważ bardzo dużo czasu spędziłem tutaj nad tą miejscówką i pora naprawdę zdobywać kolejne nowe wyzwania, wyszukiwać kolejnych dzikich, niesamowitych, urokliwych miejsc nad Odrą. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jest to bardzo ciężka miejscówka technicznie, ponieważ ma bardzo dużo dołków, dużo skarb, załamań, spadków i ta ryba tak naprawdę wędruje. Dziś jest, jutro jej nie ma. Jeżeli ktoś lubi wędkarstwo pod kątem wyczekiwania ryby, kombinacji, bawienia się, sprostowania przede wszystkim wyzwaniu fanaberii ryby, która dziś bierze na kukurydzę, jutro na robaczka, a innego dnia po prostu w ogóle nie bierze, bo jej po prostu nie ma. Chciałem podziękować przede wszystkim koledze, który udostępnił mi tajemniczego zawodnika, który ma pseudonim Yuri Bojka, który pozwolił mi osiągnąć kolejne nowinki wędkarskie, przede wszystkim zdobyć wiedzę wędkarską, penetrując tutaj to łowisko dogłębnie, tak? Zaznajamiając się, co tutaj w tej głębi się kryje. No kryje się to, co się kryje. Dziś ryba jest, jutro jej nie ma. Jak jest, to czasem żeruje, czasem nie. Dlatego naprawdę, jeżeli ktoś lubi zabawę i wyczekiwanie ryby, na pewno ją tutaj prędzej czy później złowi. Ta ryba jest tutaj, ta ryba jest duża przede wszystkim i nie jest łatwo do tej ryby podejść. Dlatego każdego zachęcam do spędzania i relaksu nad wodą, z wędką w ręku i to wszystko, co chciałem dzisiaj wam powiedzieć. Zapraszam was wszystkich do subskrypcji. Ta rybka w prawym górnym rogu to subskrypcja. Kliknijcie, będziecie na bieżąco z moimi filmami, bo już w weekend kolejny film i mam nadzieję, że będziecie ze mną. Do zobaczenia, trzymajcie się wszyscy ciepło. Życzę wam przede wszystkim dużo zdrowia, głowa do góry, głęboki oddech. Lecimy. Cześć!